Siemanko, zgrajo, tutaj króciutki filmik informacyjny, mam nadzieję, że króciutki, bo jest nieoskryptowany i jak zwykle to bywa, lamię przed mikrofonem na żywo, robiąc co chwila i różne tego typu rzeczy. W każdym razie, no już ględzę bez sensu. W każdym razie wyjeżdżam na tydzień do Anglii i z tego względu mnie nie będzie. Jeżeli oglądacie ten filmik w poniedziałek i macie do mnie jakieś pytanie w związku z tym, to już mnie w kraju nie będzie i nie będę mógł odpowiedzieć na to pytanie w ciągu najbliższego tygodnia. Wracam w niedzielę, późno w nocy albo jakimś wieczorem, jeszcze nie jestem pewien. W każdym razie nie będę w stanie wam odpowiedzieć na żadne pytanie pod tym filmikiem przez około tydzień. Nie będzie też z tego powodu żadnych przeglądów, analiz. Analiz i tak nie ma jak na razie. Skupiam się na przeglądach. Chociaż i tak bardzo wolno wychodzą. Przepraszam za to po raz już chyba tysięczny, że tak wolno one wychodzą. Nie jest to taka łatwa sprawa, niestety. Przynajmniej dla mnie. No i przepraszam was za to wszystko. Postaram się. Teraz jeszcze doszły mi studia, więc no tego czasu jest naprawdę coraz mniej. No i trudno to wszystko pogodzić ze sobą. Niemniej mam nadzieję, że uda mi się. Chciałem zrobić wam niespodziankę i wrzucić mój przegląd odcinka Free the Crowd. Dzisiaj, w niedzielę, niestety nie udało mi się to. Złożyła się na to seria niefortunnych zbiegów okoliczności. Niefortunnych jak niefortunnych. No ale wśród tych zbiegów okoliczności na przykład można zaliczyć to, że spotkałem się, słuchajcie, na żywo ze Strongerem. Pozdrawiam cię, Bartek. Fajnie było. I to tutaj nie ma żadnej twojej winy, że tutaj ten przegląd się nie pojawił, więc nie przejmuj się kompletnie tym. To chyba wszystko. Wyjeżdżam na tydzień. Przeglądów na razie nie będzie. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Ostatnio organizowałem dwa live streamy, więc mam nadzieję, że to jest jakakolwiek forma rekompensaty za to, że te przeglądy pojawiają się tak mizernie. Powoli i generalnie nie jest to jakoś zorganizowane. To chyba wszystko. Jeżeli coś pominąłem, to dodam to w jakichś adnotacjach albo w Camtasia coś zedytuję. W każdym razie to wszystko, co mi teraz przychodzi do głowy. Przepraszam jeszcze raz, po raz 1003 i trzymajcie się. Do następnego tygodnia. Na razie.